Well, the Rainforest Challenge is always a very unique jungle event where the law of the jungle is the law, that we must obey the law of the jungle. It's a very unique event because we are man and machine and technology is at the mercy of Mother Nature. Like we have seen for this year, the same thing as last year. We can only go as much as Mother Nature allows us to go. The Rainforest Challenge is one of those unique events where many people from around the world make friends. This is one of the essence of the Rainforest Challenge, where we have friends, we make friends with many people around the world. And this year, of course, I'm very happy to see that Poland has already won an award for the biggest foreign contingent ever in the Rainforest Challenge. First day has been good because there was no rain, but the second day onwards was here comes the rain again. The monsoon hit us very, very hard. The monsoon storm, like, hit us for 6, 7, and 8. So we were left practically with at the mercy of nature again. We were separated into various groups, and there was not much we could do but to regroup. So we had regrouping time from the 6, 7, 8. On the 9th December, we managed to move into the Sungai Kertia and then to the twilight zone. So then again, we couldn't finish the twilight zone again this year because of the massive forces of nature, the landslides that hamper our movement to the north. So now we are back here in this Sungai Puak campsite to regroup and to make some more special stages and to end the event in about 2 days, 3 days. Czekaj, niech nie wiem, przyjdzie, ustalamy, co bierzemy, czego nie bierzemy, co jest faktycznie potrzebne. Właśnie. Jak przepakowujemy? Bardzo ciepło, bardzo wilgotno i fajnie, że jesteśmy te parę dni wcześniej, bo się możemy zaaklimatyzować troszeczkę, bo tam w tej dżungli pewnie będzie jeszcze cieplej. Bagaż się zgadza po transporcie, także teraz tylko opony przełożyć, no i... Znam ten klimat, byłem przygotowany, choć nie aż na tak wiele. Temperatura jednak mocno przewyższyła moje oczekiwania, wilgotność również. Próbowałem pół roku w saunie się klimatyzować do czegoś takiego, jednak zawsze po saunie wchodziliśmy do basenu z zimną wodą. Tu nie było gdzie. Z tego co słyszałem od kolegów, którzy byli w poprzednich edycjach, że w dżungli się wszystko okaże, wilgotność nie to sama. Zobaczymy jak będzie. Nasze autko jest nienaruszone, odpaliło za pierwszym razem coś tam z hamulcami, że bardzo głęboko mi wpada pedał. Musimy hamulce sprawdzić, ale tak, skrzynie tak jakby zamocowane są. Pomieściliśmy się, spakowaliśmy się trochę z zawieszeniem z tyłu, chyba będziemy kombinować, żeby go podnieść, bo przód strasznie do góry wystaje. Ale jest dobrze. Byłoby dobrze, żebyście poszli. Już nie wnikam w akcję z Rafałem, ale zrobić pisowe odkryć auta i na koło je, czyli to co w regulaminie, jechać do badania. Czyli filtry, wodę trzeba załatwić. Marcyś, mój pilot. Jutro będę miał jak to... Strasznie dłużej i nie jedzie ich nigdzie przykleić. Dziękuję za okazję opowiedzenia, co odebrałem. Otóż odebrałem. Czerwona torba. W środku znajdujemy ładny t-shirt z logo. Znajdujemy też piękny prospekt. Co my jeszcze tu znajdujemy? Znajdujemy jeszcze ciepłe skarpety na zimę. Maka Damarana
Taki model najnowszy. Szybko poczepne. I co my tutaj jeszcze znajdujemy? A, mapkę świata. O, tu z gejem jakimś. I co my jeszcze mamy? I kurteczkę na narty. To wszystko, dziękuję. To byłem ja. Chcę powtórzyć po raz drugi, że te naklejki są strasznie duże. Dalej walczę z tymi dużymi naklejkami. Ostatnie. To lat jeszcze? Zaraz wyjeżdżam. Wolny rynek, nie? O, kaja, kaja, no. Już się podskoczyłem. Nie bądź taki. Niech go wygają, wygają. Robert. No? Bo wsiadanie do tego auta jeszcze polegać będzie na tym, że muszą się od prawej strony, bo tak są fotele ustawione. No dobrze, dobrze. No? Czyli za twój fotel i tu można coś tu dać. Tu będziemy ładować, a tam będą sobie tak siedzieć, nie? Wtedy te pasy idą tak sobie, o tak, na trytytkę. A stałe? No oni nie mają nic, co nie przeszkadza. To nawet może służyć do... Właśnie. Mam za. Ja ulię? Co ma? Nie mogę Boją. Polska! Biało czerwoń! Polska! Chciałem powiedzieć, że jako rasowy słoń to zupełnie mi to nie podchodzi, nie ma to smaku ani słodkiego, ani gorzkiego. Ktoś powiedział, że jest do dupy. No może nie jest do końca do dupy, ale nie jest takie, jakie sobie to wyobrażałem.